Założyć ładunki wybuchowe. Zniszczyć kolonię. Zrównać to miejsce z ziemią. Ładunki wybuchowe. Pewnie podłożyły je Getty. Szybko! Musimy je znaleźć i wyłączyć. Normandia, nadajnik zabezpieczony. No nieźle. Prosimy o natychmiastowe... Działająca technologia Protean. Niesamowite. Pierwszy raz widzę coś takiego. Coś musiało go uaktywnić. Przyjęłam, Normandia. Czekam. Nie! Nie zaczekaj! To zbyt niebezpieczne!
Zidentyfikowaliśmy statek, który wylądował na Eden Prime. To Normandia. Należy do Przymierza. Dowodził nią kapitan Anderson. Udało im się ocalić kolonię. A nadajnik? Jeden z ludzi mógł go uruchomić. Pani doktor? Doktor Chakwas? Chyba właśnie się budzi. Martwiliśmy się o was, Shepard. Jak się czujecie? Jestem trochę obolała. Ile czasu byłam nieprzytomna? 15 godzin. Myślę, że coś się stało z nadajnikiem tam na dole. To moja wina. Musiałem uruchomić jakieś pole ochronne. Trzeba było zepchnąć mnie z drogi. Gdzie jest teraz nadajnik? Co się z nim stało? Nadajnik eksplodował. Pewnie jakieś przeciążenie systemu. Wybuch pozbawił cię przytomności. Razem z Williams przenieśliśmy cię z powrotem na statek. Jestem zobowiązana. Pod względem fizycznym nic wam nie jest. Wykryłam jednak niezwykłą aktywność mózgu, a normalne fale beta. Zaobserwowałam również wyraźnie szybsze ruchy gałek ocznych, objawy kojarzone zwykle z intensywnym śnieniem. Widziałam, nie jestem pewna co. Śmierć, zniszczenie, to nie ma sensu. Włączę to do mojego raportu. Może... O, kapitan Anderson. Jak się ma pacjent, pani doktor? Odczyty w normie. Wygląda na to, że wszystko w porządku. Dobrze to słyszeć. Shepard, muszę z wami porozmawiać. Na osobności. Tak jest, kapitanie. Będę w mesie, jeśli będziecie mnie potrzebować. Wygląda na to, że nieźle oberwaliście od tego nadajnika. Na pewno wszystko w porządku? Nie lubię, jak giną żołnierze, którymi dowodzę. Śmierć Jenkinsa to nie wasza wina. Odwaliliście kawał dobrej roboty, Shepard. Czyżbyśmy zostawili starszą sierżant Williams na Eden Prime? Doszedłem do wniosku, że przyda nam się jeszcze jeden doświadczony żołnierz. Została przeniesiona na Normandię. Williams jest dobrym żołnierzem. Zasługuje na to. Porucznik Alenko jest tego samego zdania. Dlatego właśnie włączyłem ją w skład naszej załogi. Chcieliście się ze mną zobaczyć na osobności, kapitanie? Nie będę kłamać, Shepard. Jesteśmy w dupie. Nilus nie żyje. Nadajnik zniszczony. Mamy inwazję getów. Rada zażąda wyjaśnień. Gety zrównałyby całą kolonię z ziemią, gdybym ich nie powstrzymała. Poprę was i wasz raport, Shepard. Dla mnie jesteście bohaterem. Ale nie po to tu przyszedłem. Chodzi o Sarena, tego drugiego Turianina. Saren jest widmem. Jednym z najlepszych. Żywą legendą. Ale jeśli współpracuje z getami... To znaczy, że przeszedł na drugą stronę. Widmo poza kontrolą oznacza kłopoty. Zwłaszcza takie widmo. Saren nienawidzi ludzi. Nie przybył na Eden Prime tylko dlatego, że nienawidzi ludzi. Macie rację. Saren działa wspólnie z getami. Nie wiem dlaczego. To musi mieć jakiś związek z tym nadajnikiem. Byliście na miejscu, kiedy nadajnik uległ samozniszczeniu. Widzieliście coś? Jakąś wskazówkę, która mogłaby nam powiedzieć, czego szuka Saren? Tuż przed utratą przytomności miałam jakąś wizję. Wizję? Jaką wizję? Widziałam syntetyków. Gety. Mordujących ludzi. Masakrujących ich. Musimy donieść o tym Radzie, Shepard. Co im powiemy? Że miałam koszmar? Nie wiemy, jaki rodzaj informacji zawierał ten nadajnik. Może zaginioną technologię Protean. Albo plan jakiejś broni masowej zagłady. Cokolwiek to było, zabrał to Saren. Znam Sarena, znam jego podejście do nas. Uważa ludzi za zarazę dla galaktyki. Ten atak był aktem agresji. On poznał tajemnicę tego nadajnika. Dowodzi armią getów, a wszystko zapewne po to, żeby zetrzeć ludzkość z mapy galaktyki.
Znajdę jakiś sposób, żeby go pokonać. To nie takie proste. On jest widmem. Może udać się wszędzie i zrobić praktycznie wszystko. Dlatego właśnie potrzebujemy Rady po naszej stronie. Udowodnimy, że Saren zdradził, a Rada odbierze mu status widma. Skontaktuję się z ambasadorem i zobaczę, czy uda mu się załatwić nam audiencję u Rady. Pewnie będzie chciał się z nami zobaczyć, jak tylko dotrzemy na Cytadelę. Powinniśmy być już blisko. Idźcie na mostek i powiedzcie Jokerowi, żeby wprowadził nas do doku. Dobrze, że nic wam się nie stało, komandorze. Samą porę, komandorze. Właśnie miałem wprowadzić nas do Cytadeli. Spójrz, jak działa to cacuszko. Podatki nie idą na marne. Ascension. Okręt flagowy Cytadeli. Rozmiar to nie wszystko. Chcesz coś powiedzieć, Joker? Technika też się liczy. Popatrz na tego giganta. Przebiłby bariery każdego statku floty przymierza jednym strzałem. Dobrze, że jest po naszej stronie. Tu SSV Normandia. Prosimy o zezwolenie na lądowanie. Normandia, czekajcie na zezwolenie. Możecie rozpocząć lądowanie. Przekazuję was kontrolerowi przymierza. Zrozumiałem, wieża. Bez odbioru. Normandia, kierujcie się do doku 422. Oburzające! Rada wkroczyłaby, gdyby Gety zaatakowały kolonię należącą do Turian. Turianie nie zakładają kolonii na obrzeżach systemów Terminusa, ambasadorze. Ludzkość wiedziała, co ryzykuje, kiedy wkraczała w obręb Trawersu. A co z Sarenem? Nie można tak po prostu zignorować zbuntowanego widma. Żądam podjęcia działań. Nie ma pan prawa czegokolwiek żądać od Rady, ambasadorze. Ochrona Cytadeli bada oskarżenia pod adresem Sarena. O wynikach dochodzenia SOC porozmawiamy podczas przesłuchania, nie wcześniej. Kapitanie Anderson, widzę, że przyprowadził pan całą wycieczkę z Normandii. Tylko oddział z Eden Prime. Na wypadek, gdyby pan miał jakieś pytania. Mam raporty na temat misji. Zakładam, że są prawdziwe. Tak jest. Wygląda na to, że przekonał pan Radę, żeby udzieliła nam audiencji. Nie byli z tego powodu zadowoleni. Saren to ich najważniejszy agent. Oskarżenie o zdradę jest ryzykowne. Saren stanowi zagrożenie dla wszystkich ludzkich kolonii. Jeśli oni go nie zatrzymają, ja to zrobię. Wyluzujcie, komandorze. Wasza kandydatura na widmo i tak wisi na włosku. Misja na Eden Prime mogła udowodnić, że umiesz wykonać powierzoną ci robotę. Zamiast tego Nilus zginął, a nadajnik został zniszczony. To wina Sarena, nie jej. Miejmy zatem nadzieję, że śledztwo SOC przyniesie oczekiwane rezultaty. W przeciwnym razie Rada będzie miała doskonałą wymówkę. Proszę pójść ze mną, kapitanie. Musimy omówić kilka spraw, zanim rozpocznie się przesłuchanie. Shepard i reszta, możecie się z nami spotkać w wieży Cytadeli, na najwyższym piętrze. Dopilnuję, żebyście mogli wejść. I dlatego nie cierpię polityków.
że będę twoim przewodnikiem. Pozdrawiam i witam w prezydium. Nazywam się Avina i z przyjemnością zostanę twoją wirtualną przewodniczką na tym poziomie Cytadeli. Co to znaczy? Jestem wirtualną inteligencją, zaprogramowaną tak, by udzielać spontanicznych wskazówek o lokacjach na tym poziomie Cytadeli. Jeśli będziesz potrzebować pomocy, można się ze mną skontaktować przez dowolny terminal WI w prezydium. Nie skorzystam. Wszelkie uwagi dotyczące obsługi proszę przedkładać na piśmie do Zarządu Turystyki Cytadeli. Życzę miłego dnia. Saren coś ukrywa. Daj mi więcej czasu. Graj na zwłokę. Mam grać z Radą na zwłokę? Chyba zwariowałeś. Nie bądź śmieszny. Twoje śledztwo dobiegło końca, Garusie. Komandor Shepard, jestem Garus Vakarian. Byłem oficerem dowodzącym w śledztwie dotyczącym Sarena. Chyba bardzo chcesz udowodnić jego winę. Nie ufam mu. Coś z nim nie tak, jak to mówią ludzie. Ale jest widmem. Wszystko, czego dotknie, staje się tajne. Nie mam żadnych dowodów. Myślę, że Rada może nas przyjąć, komandorze. Powodzenia, Shepard. Może ciebie posłuchają.